Dzień dobry Legioniści, wyjazd do Wiednia przeszedł do historii. Jesteśmy w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji i mamy nadzieję, że z Duńczykami czeka nas równie pamiętna rywalizacja. Czas na jej pierwszą odsłonę. Zapraszam Was na kulisy meczu z FC Midtjylland. What about your health? It's good. Yesterday I did full session. If they will see the camera after the camera, nobody will watch these vlogs. Good. So the injury is bad then? What? Injury. It's not dangerous. Just, I think it was 7-8 days off and that's all. Yesterday I did full session with the team, so finally I'm ready again. Again, you. Excited? For sure. Let's see how it goes and to bring best result back to Warsaw. And then I hope that we play group stage there where we belong, no? Yes. Yeah, it's all the time good when you're winning, you know. So yeah, tomorrow we have also one important game. So we are looking forward to it and let's see what happens. Do you know that you've been chosen as a MVP of last game? Really? Yeah. Yeah, I didn't. Support is choosing. I didn't know this. Yeah, it's actually a good thing, you know. Why not? But now in football, you know, we have to focus on the next big thing. So tomorrow is, like I said before, it's an important game and. Kolejny europejski wyjazd to kolejna szansa na promowanie Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego w ramach akcji Poland Travel. Sprawdźcie, jakie miejsca na wakacje w naszym kraju polecają piłkarze Legii Warszawa. We have a lot of games, so sometimes it's not possible to travel too many times, but I can recommend Gdansk. For me it's a good place to enjoy some days off. Good weather. A little bit similar than Portugal right now, of course. So I can recommend Gdansk is a really good place. So I'm not traveling a lot in Poland, but I would recommend them. I don't know where to go to the sea, to Gdansk or Katowice. I hear that it's very, very good city. Chciałem polecić jedno miejsce na wakacje w Polsce, to jest Tczew. Tam jest Muzeum Wizji. Przepraszam, że coś o Tczewie. Muzeum Wisły, Most Lisewski. Pięknie z Tczewia, przejeżdżałem przez krajobrazy. Wszystko zapraszam. Piękny Most Lisewski, który trzeba zmodernizować. Przejeżdżałem przez Tczew 20 sekund. Modernizować go trzeba. Trzeba zmodernizować. Most Lisewski. I dotarliśmy do Herning. Miejscowości na pierwszy rzut oka raczej cichej i spokojnej, ale nie na długo, bo już jutro Legia Warszawa zmierzy się tu z FC Midtjylland, a dokładniej na stadionie oddalonym ode mnie o niespełna 3 km. Jak prezentuje się obiekt, na którym zagramy o fazę grupową Ligi Konferencji? Przekonajcie się sami! To właśnie MCH Arena, na której już jutro zagramy przeciwko FC Midtjylland. Nie po raz pierwszy, bo już mieliśmy okazję tutaj grać, ale więcej o historii rywalizacji Legii z Midtjylland i o przewidywaniach związanych z tym meczem opowie Wam Marcin Szymczyk z Legia.net. Graliśmy już dwa mecze w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, z Midtjylland.
No to było tyle ciekawe, że pierwszy mecz w Danii przegraliśmy 0-1, prowadził jeszcze trener Henning Berg. Twardy mecz, ciężki, to taka w ogóle drużyna była wtedy bardzo matematyczna. Tam były jakieś różne obliczenia, na przykład, że piłkarze nie strzelali z dystansu albo nie dośrodkowywali z jakichś bocznych sektorów, bo to według statystyk nie przynosiło dobrych rezultatów albo przynosiło bardzo małe, więc jakby ograniczali to do minimum, bo stwierdzili, że nie ma sensu tego robić. No mnóstwo było takich jakichś rzeczy, mieli świetnie planowane stałe fragmenty gry, no i tak przegraliśmy tutaj 0-1. A w rewanżu już zespół prowadził ten Stanisław Czerczesow w Warszawie. No i z tego co pamiętam, też bardzo twardy, trudny mecz, wygrany 1-0 po golu Aleksandra Pijowicza. No i tak to się, tak ta rywalizacja skończyła na remis tak naprawdę, no bo tu wygrana, tam przegrana. Teraz z tego co wiemy, jest to już zupełnie inny zespół. Nadal z dużym szacunkiem się tutaj do niego odnoszą, nawet jak rozmawialiśmy na mieście, aczkolwiek każdy podkreśla, że to jest silny zespół, ale nie w tym roku, nie w tym sezonie. W tym sezonie rzeczywiście jest gorzej, jest słabiej, że zespół ma swoje problemy. No i właściwie to Legia wskazuje jako faworyta miejscowi. No więc zobaczymy, jutro będzie, czy to jest taka kurtuazja ze strony Duńczyków, czy może nie, ale czy jesteśmy dobrej myśli. Ja bym sobie chciał, życzył sobie bramkowy remis i w Warszawie, żebyśmy przypieczętowali awans. Czwartek. Dzień meczowy. Zacznijmy go od wizyty w pokoju Marka i Jurgena. First thing that I think about Denmark. I can say cold and I can say maybe ice when if you go to the beach and like this with ice is in my mind when I think in Denmark is like this. How you feel with this guy on your left side? You see, this guy is always sleeping. But it's really good to have him. He speaks Spanish like me. It's really good to have one guy like this. And we know each other before because we play in Spain against us. So it's really good to have a friend here. Is he shy? Sometimes, not always. But now, yes. Yeah, it's good to play you with him. He know how you move, how you do to give good balls, and he's smart guy. He's really good with the ball, so it's easy to play with him. When you are in the pitch, it's really easy to understand him, how he play, and he help you a lot. It's gonna be a tough game, but for sure we know how to play it and how to go through. Chłopaki w pozytywnych nastrojach, ale też świadomi zbliżającego się wyzwania, czekając na aktywację. Razem z Klaudią przespacerujmy się po Herning. Się na krótki spacer ulicami niewielkiego Herning. Samo miasto słynie z przemysłu odzieżowego, ale o tym za chwilę. Pod koniec XIX wieku w Herning powstało największe centrum odzieżowo-włókiennicze w całej Danii. Trwało ono do lat 90., kiedy zostało wyparte przez transporty pochodzące z Chin. Natomiast nadal Herning uznawany jest za centrum odzieżowo-modowe i miasto nadal jest związane z tą branżą, bo tutaj właśnie w Herning znajduje się Instytut Mody i Przemysłu Odzieżowego Teco Design and Business. Czerwona cegła i przemysł odzieżowy, skądś to znamy. W tym samym czasie, kiedy tutaj w Herning powstawało to centrum przemysłu odzieżowego w Żyrardowie, w Polsce, daleko Warszawy, również osada włókiennicza zajmująca się przede wszystkim włóknami z lnu miała swój rozkwit. A czym na co dzień żyje Herning? Wystawami, targami i expo w takich halach jak te za mną. Może Wam to przypominać wszystkie hale expo zlokalizowane w Polsce. My idziemy dalej, a na krótki spacer wybrała się też nasza drużyna.
8 lat temu byliśmy, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no nic, czarna dziura, nic nie pamiętam, ani hotelu, ani właśnie tutaj jak spacerowaliśmy. Ale kurna, 8 lat, niby niedużo, a kurna, człowiek może to już PESEL i trochę zapomina. Śmieję się oczywiście, ale nie pamiętam nic i właśnie z Konradem, z naszym kierownikiem, dyrektorem rozmawiałem i jest przekonany i to też zdjęcia tutaj nam pokazywał i Kostek i Seba w telefonie, że byliśmy w tym samym hotelu, w tym samym miejscu, ale kurna, zabij mnie, nie pamiętam nic. Ale mam nadzieję, że dzisiaj dobry wynik, fajnie pogramy, bo też fajnie wyglądamy i tylko trzeba to przenieść na boisko i potwierdzić. I wierzę w to, że dzisiaj potwierdzimy. Nie będzie to łatwe spotkanie, ale mocne dzisiaj od samego początku. To Jędrzejczyk? To ten? Którego to jest roku? Jak mi szaleje to była? 18, 18. 17, 18, nie? Właśnie na meczu. No, 18, 18. Będziesz na meczu dzisiaj? Będę. Ty sobie dojdziesz, Eda? Dasz? O, no. Dziękuję. Na sektorze gościnę. Dobra, poczekaj tam, ja to ci dam nowo, bo masz... Starą się masz już cały czas, to ci, no pewnie, to bądź tam, to ci dostaniesz. Dobra, dobra, dzięki razem. Spoko, nie ma problemu. Dobra, dzięki. To będę pod tą kratką. Dobra, dobra. Dzięki. Działaj, 2000, który? 18, tak? No, 17-18? 17-18, tak mniej więcej tam. Kurde, nie lubi spotkać dzięki, tutaj jeszcze, co? No. No, widzisz, siady z małe, nie? To niemożliwe. Specjalnie na mecz przyjechałeś. Tak? No to będzie miał nagrodę. No. Przypomnijcie mi, jak będą, wiesz, emocje, okay. Zapomnę. To. Fajne, miłe, bo to widać, miły chłopak, wiesz, że się miał tą... Gdzieś się cząsł, jakby tak, tak. Od razu, kurde. Ale to fajne, nie? Niech się cieszy mały młody chłopak, kurde. To, że spotkaliśmy akurat i wszyscy, może wiedzieli. Bardzo. No. Nie, fajnie. Nic, takie życie jest, nie? Fajnie, miło. Do meczu przygotowują się nasi obecni piłkarze. My natomiast zapraszamy na krótką rozmowę z naszym byłym piłkarzem. Czas na spotkanie z Arkadiuszem Gmurem. Panie Arkadiuszu, w Danii już naprawdę sporo czasu za panem, ale za czym najbardziej pan tęskni, jeżeli chodzi o Polskę? O Polskę? Za polskim jedzeniem za każdym razem, jak przyjeżdżam do Polski. No to pierwsze co, to jest wizyta jak nie u teściowej, która przygotuje coś smacznego, albo u szwagierki, no to w jakiejś restauracji. Czyli to na pewno przeniósłby pan z Polski tutaj do Danii. Absolutnie, absolutnie tak, bo tego tutaj od zawsze brakuje. Od prawie tych 30 lat, jak tutaj mieszkam, to za tym tęsknię. Wczoraj zadawaliśmy naszym piłkarzom jeszcze na lotnisku pytanie, gdzie najbardziej lubią spędzać wolne chwile w Polsce. A jak pan wraca do Polski, to gdzie się pan udaje? Moim marzeniem, nie byłem już od dawien bardzo dawna, nie byłem na Mazurach. I moim marzeniem i moim planem takim najbliższym jest pojechać w fajne miejsce na Mazury. A tak jak przyjeżdżam, no to na ogół jest to nie jakaś tam bardzo długa wizyta, także no takie sprawy rodzinne, odwiedzenie. No ja tak, Cysio został wspomniany, wyciągnięty, więc Leginy akcenty cały czas gdzieś w serduszku zostają. Zostają i to już będzie na zawsze, to tego się nie da wymazać, to tak jak ja powtarzam wszystkim. Są legioniści i są legioniści. Ja mogę pani powiedzieć, że jest taka polanka przy Politechnice Warszawskiej, na której ja się wychowałem. Ja mam Legię w sercu i to jest po prostu silniejsze ode mnie. To budzi takie emocje, ten mecz dzisiejszy, no, że no to jest bardzo silne uczucie. Czyli dzisiaj kciuki i serce za warszawską drużyną. No, całym sercem będę za warszawską drużyną. Mam nadzieję, że wygrają. A wie pani, to wracając do tego, no to ja się wychowałem na Agrykoli. Po treningu na Agrykoli, pierwsze co, pakowanie torby na drugą stronę ulicy i oglądanie treningu Legii. I po jakimś czasie, dłuższym czasie, spełnia się moje marzenie, że ja zostaję piłkarzem Legii Warszawa. Dostaję powołanie, trener Strejla mnie wzywa na pierwszy trening, ja wchodzę do szatni.
no to dzisiaj to nie da się opowiedzieć, to jest zupełnie inny świat. Jak ja wszedłem do szatni, to pani sobie wyobrazi reprezentacja Polski. I ja, młody chłopak, gdzieś z ulicy, który kopał piłkę na tej naszej takiej przysłowiowej polance przy Politechnice, nagle siedzę między Dziekanowski, Wdowczyk, Kubicki, Karaś, Kaczmarek i dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszyscy dookoła. I nie wiem, co mam zrobić, czy mam mówić na pan do nich, panowie, jak się zachować, co zrobić. Moje marzenie najgłębsze się spełnia. Także to są takie emocje wielkie, że ja bym mógł opowiadać długo. Wszystkie ręce na pokład, zaciskamy kciuki i lecimy na stadion. Always on 110%. A big game ahead of us, right? Yeah, two big games, but for sure. First, what should I say? To get the best result for the second leg and then at home, it will be very difficult for them. Myślę, że będzie dobrze. Fajne boisko, fajny stadion, więc myślę, że będzie dobrze. Paweł? Czołek. A? Czołek. Solek. Czołek. Solek. 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 Yeah. Paweł Solek. Solek. Yeah. Yeah. Igor? Strzałek. Strzałek. Oh, that's a difficult one for me. Strzałek. Salek. 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 Strzałek. Strzałek. I cannot say that. I don't have a chance. I don't have a chance. No. Igor? Sialik, yeah. Lindsay Rose. Yeah. And that one, number 55. Yeah. Arthur Yenshechi. Legia! Legia!
Thank you. Tough game, as you said. Yeah, very tough game. The good thing is we go with a good result back home. And then second leg, we will give our best to qualify to the conference league. Jak trzeba potem myśleć? Nic. Mamy wszystko w swoich rękach w domu. Musimy wygrać na naszym boisku i jesteśmy na. Miri, how you feel about this? Good. Now in our home, second leg, and we are ready to fight now.